inne, kara śmierci dla Kanadyjczyka. Złe relacje inne, sąd podtrzymał wyrok śmierci dla Kanadyjczyka za przemyt narkotyków. Sąd w Chinach odrzucił we wtorek apelację Kanadyjczyka Roberta Schellenberga i podtrzymał wydany na niego wyrok śmierci za przemyt narkotyków, podały chińskie media. Zaostrzenie wyroku wpisywane było w napięcia po aresztowaniu wiceprezes Huawei w Kanadzie. Schellenberg został zatrzymany w Chinach w 2014 roku, a w 2018 roku skazano go na 15 lat więzienia. Ten wyrok został jednak zmieniony na karę śmierci w styczniu 2019 roku, miesiąc po aresztowaniu przez władze Kanady wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, Meng Wanzhou. W chińskich aresztach pozostają również dwaj inni Kanadyjczycy, zatrzymani w grudniu 2018 roku, kilka dni po aresztowaniu Meng, i oskarżeni o szpiegostwo. Wyrok w sprawie jednego z nich, Michaela Spavora, może zapaść w środę, podała agencja Reutersa, powołując się na anonimowe źródła. Działania wobec Kanadyjczyków odbierane są jako próba wywarcia presji na władze Kanady. Według krytyków Pekin używa ich jako zakładników, by zmusić Ottawę do uwolnienia Meng. Dramatyczne pogorszenie relacji wiceprezes Huawei została zatrzymana na lotnisku w Vancouver na wniosek władz amerykańskich, które oskarżają ją o oszustwa w celu obejścia amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi i zabiegają o jej ekstradycję. Jej aresztowanie doprowadziło do dramatycznego pogorszenia w relacjach chińsko-kanadyjskich. Chińskie władze domagały się natychmiastowego wypuszczenia Meng i groziły konsekwencjami, jeśli tak się nie stanie. Wycofanie wniosku o jej ekstradycję znalazło się na liście żądań Pekinu wobec Waszyngtonu przekazanej pod koniec lipca przez chińskiego wiceministra spraw zagranicznych Xie Fenga odwiedzającej Chiny wiceszefowej Departamentu Stanu USA Wendy Sherman.